właśnie, jakieś dziwne nauki. Nie wiem skąd to jest, ale posłuchajcie. Ani jedna kreska, ani jedna jota nie może przeminąć zakonu. Inne pytanie. Czy jecie tylko czyste potrawy? Dokładnie. Sprawdzacie wszystko tam. Tych przepisów jest cała masa. Jeśli nie, to macie problem. Nie rozumiem. Świnia jest nieczysta. Co tu sprawdzać? A może zapytam inaczej. Czy przed posiłkiem chrzcicie wszystkie naczynia? What? Gdzie to jest w Biblii, żeby chrzcić naczynia? Tak być powinno. Naprawdę? Gdzie to jest w Biblii? Zanim się pojawi szabat w waszym domu, jeśli go w ogóle obchodzicie. Przypominam, piątek wieczorem się zaczyna. Właśnie. Powinien się zaczynać. To czy wszelki tłuszcz usuwacie z własnego domu? Co? Sprawdzacie dokładnie, czy gdzieś nie zostało troszeczkę tłuszczu? Co? Skąd to wziąłeś? Gdzie to jest w Biblii? Gdzie jest taka nauka? Biorąc pod uwagę przepisy zakonu... Chyba pomyliłeś, Andrzeju, nauczanie Tory z jakimś talmudycznym zakonem rabinistów wymyślonym przez ludzi. Chyba coś pomieszałeś.